Badania, które znamy, generalnie są jednoznaczne. Materialiści są mniej szczęśliwi niż ci, którzy materialistami nie są. Paradoks materializmu polega na tym, że nawet kiedy ja będę miał tą rzecz, o której zawsze marzyłem, to i tak nie będę w długim okresie szczęśliwy. W momencie zakupu tak, ale w długim okresie już nie. Skoro mówimy o tym, że materializm prowadzi do nieszczęścia i zaspokajanie dóbr materialnych, przepraszam, zaspokajanie potrzeb materialnych nie prowadzi do długotrwałego szczęścia, to pytanie jest takie: kto jest materialistą? Jeżeli chcesz wiedzieć kim jest materialista, wystarczy, że odpowiesz sobie na trzy proste pytania. Ale zanim te pytania, pokażę wam jeszcze jeden prosty przykład, który zawarłem w swojej książce. Analizowałem fora internetowe. W jednym z for internetowych akurat użytkowników samochodów Ferrari pojawiło się e, takie zdanie. Chciałbym usłyszeć, jak to jest mieć Ferrari i jeździć w Ferrari. Użytkownik, który to napisał, zadał pozostałym użytkownikom kilka pytań. Wśród nich między innymi. Czy inni ludzie są pod wrażeniem? Czy reagują pozytywnie, gdy widzą, czym jeździsz? Uwaga! Czy oczy młodych kobiet błyszczą? Czy dreszczyk emocji z czasem mija? I ostatnie, bardzo praktyczne pytanie brzmiało, czy towarzyszy Wam obawa, że można spowodować bardzo kosztowne uszkodzenie samochodu? Nawet zadraśnięcie lakieru w takim samochodzie jest piekielnie, piekielnie kosztowne. Gość, który zadał te pytania, jest... Typowym przykładem materialist. Wyobraża sobie, tutaj nie cytowałem tego, ale wyobraża sobie, jak stojąc na czerwonym świetle, spogląda na innych kierowców, a oni na niego i widzi błysk w ich oczach. To jest przykład materializmu. Dlaczego? Materializm definiujemy poprzez dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, czy Pragnę posiadać określone dobra po to, by wzbudzać szacunek, zazdrość, by wzbudzać podziw, a może nawet pożądanie. Czyli krótko mówiąc, chcę posiadać jakieś dobra po to, żeby wywołać u innych ludzi określone re reakcje. Drugi. Wyznacznikiem materializmu jest wiara w to, że ja stanę się szczęśliwy, jeżeli będę posiadał określone dobro. Ale czy to oznacza, że posiadanie drogi dóbr, czy chęć posiadania drogi dóbr czyni mnie materialistą? Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo musimy sobie uświadomić fakt, że Mogę chcieć posiadać jakieś drogie dobro, nawet Ferrari, tylko po to, żeby je użytkować do robienia rzeczy, które kocham. Ja akurat nie, ale rozumiem, że są ludzie, którzy marzą o tym, żeby jeździć sportowym samochodem. Uwielbiają szybką jazdę. Jeżeli chcę posiadać drogie dobro, po to, by za jego pomocą coś realizować, coś robić, coś, co jest dla mnie ważne, to by oznaczało, że nie jestem materialistą. A zatem, czym innym jest kupienie sobie drugiego samochodu, po to, żeby robić wrażenie na sąsiadach, a czym innym jest kupienie sobie drugiego samochodu, dlatego, że dużo jeździmy, że dużo podróżujemy. Potrzebujemy pojazdu wygodnego i pojazdu, który się nie psuje. Motywacja, która stoi za chęcią posiadania określonego dobra, jest w tym momencie kluczowa. Kiedy mówimy o materializmie, musimy sobie uświadomić, że są jego różne rodzaje. Czasami mówimy o tym, że mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa materializm ludzi ubogich. Na czym on polega? Jeżeli wzrastałem w rodzinie, w której brakowało dóbr brakowało czasami na chleb, było ciężko, a kupowanie drogi dóbr było absolutnie nieosiągalne, to łatwo przychodzi mi uwierzyć, że bycie bogatym jest czymś, co sprawi, że będę szczęśliwy, że posiadanie sprawi, że będę szczęśliwy. Mamy badania, które mówią o tym, że tak właśnie jest. Ludzie, którzy byli biedni, dzisiaj częściej wierzą w to, że posiadanie dóbr uczyni ich szczęśliwymi. To jest jeden z przykładów materializmu. Drugi przykład materializmu to jest taki, o którym przyznaję, ja częściej myślę, to przykład materializmu, w którym, którym posiadanie dóbr stanowi dowód na to, że udało mi się coś osiągnąć. Nazywamy to materializmem sukcesu. Materializm sukcesu polega na tym, że ja jestem przekonany, że ludzie będą mnie podziwiali, gdy będę posiadał jakieś dobro, bo posiadanie tego dobra będzie oznaczało dla nich, że osiągnąłem sukces. Jeżeli jestem prawnikiem i jeżdżę starym, dwudziestoletnim samochodem, to wyglądam podejrzany. Ale jeżeli jestem prawnikiem i jeżdżę drogą bm to wydaje się, że w jakiś sposób na to zasłużyłem. Materializm sukcesu polega na tym, że ja kupuję dobra po to, żeby robić wrażenie na innych, by potwierdzić swoją pozycję, by potwierdzić, że mi się udało, że jestem świetny. Co z tego wszystkiego wynika? Prosta zasada: samo kupowanie drogich rzeczy, posiadanie drogich rzeczy, pragnienie drogich rzeczy o niczym nie świadczy. To wcale nie znaczy, że ktoś jest materialistą, jeżeli chce mieć drogi samochód, drogi aparat fotograficzny czy drogi sprzęt hi-fi. To nie jest wyróżnik materialisty. Tym, co wyróżnia materialistów, jest głęboka wiara w to, że posiadane przeze mnie rzeczy uczynią mnie szczęśliwym. Drugim wyróżnikiem materialisty jest przekonanie, że posiadanie drogich rzeczy zapewni mi podziw u innych ludzi. Jeżeli to są Twoje dwie główne motywacje, to muszę Cię ostrzec, że zdobywając to, o czym marzysz, tak naprawdę nie staniesz się szczęśliwym. Natomiast jeżeli masz jakąś pasję i potrzebujesz do tego Czegoś drugiego nie ma problemu. To może nawet w długim okresie uczynić cię szczęśliwą osobą. Także najpierw myślmy o tym, po co chcemy posiadać jakąś rzecz, a potem myślmy o tym, jak tą rzecz zdobyć. I z tym was dzisiaj zostawiam.